Patryk, dlaczego to jest tak wysoko? Nie mogę wejść, podsadź mnie! Już! No dalej! Aj! Artem, zobacz jak potrafię! Julie, w ogóle nie widzę postępu, nadal jesteś na trzecim stopniu! No Artem, bez problemu, teraz na czwartym! Dobrze, Julie, oby tak dalej! Marusia, podciągnij się, no już! Artem, staram się! Ty mnie podsadziłeś, Patryk, a teraz mnie huśtaj! Rany, Gigi, chyba nie będziemy ze sobą za długo! Oj, dziewczyny, patrzcie na tą miłość między Gigi i Patrykiem! Diana, nie sądzę, że Patryk lubi Gigi, a Gigi go tylko wykorzystuje. Dziewczyny, patrzcie na Julię i Artema! W ogóle do siebie nie pasują! Julia jest taka duża, a Artem jest... Patrzcie na drugiego Artema, ma przy sobie Marusię. Ale słuchajcie, Gigi tylko mówi, Patryk, pochuśtaj mnie! I on dosłownie biegnie, aby to zrobić. Leila, straciłaś swoje szczęście. Patryk opiekuje się Gigi i huśta ją na zawołanie. Oj, Nat, ja sobie znajdę sportowca. I co, prawiasty, jak było wczoraj? Normalnie pojechaliśmy na przejażdżkę, potem do domu. Jasne. Dziewczyny, zobaczcie, zajęły cały teren. Chodźmy na ławkę, chodźmy, Diana. Dziewczyny, kupiliśmy wam lody. Diana, twoje ulubione. Smajlik, dziękuję. Dziękuję, browasty. A co z nami? Laila, uspokój się, nie mamy chłopaków. Wam też kupiliśmy. Żeby wam nie było przykro. Smajlik, dlaczego nie kupiłeś mi truskawkowego? Bo wiem, że lubisz melonowe. No lubię. Dziękujemy, chłopaki. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Browasty, poniesiesz mnie? No jasne. Smajlik, a co ze mną? No chodź. Laila, a my pójdziemy pieszo. Dima, widziałeś to? Tak, widzę. Powinniśmy poszukać dziewczyn, które będziemy mogli nosić. Kev, mam już dość tego wszystkiego, jestem podirytowany. Codziennie koszykarze czy liderki koszykarze. Tak, co chwilę, patrzcie tu, zobaczcie tu, zobaczcie na to. Mam już dość. Kev, wiesz czemu mają dziewczyny? Bo oni są źli, a my jesteśmy fajni. Ciężej nam znaleźć dziewczyny. Co prawda, to prawda, ciężej nam znaleźć fajne dziewczyny. No dobra, ponieważ jutro nie mamy szkoły, ktokolwiek jest dzisiaj wolny, jest mile widziany w domu mojej ciotki. Wow! Hurra! Nie no, słyszeliście to? Znowu się chwalą domem tej cioci. No ja bym chętnie pojechała z nimi. Julie, jeszcze tego nie zrozumiałaś? Nie zaprosili nas. Możemy im popsuć imprezę. Aha, niby jak, nic nie możesz zrobić, jak będą chcieli, to pojadą. O, przegrywy przemówiły. Tak w sumie, to mnie nie obchodzicie, nigdzie was nie zapraszam. I nieważne, co szczury mówią za plecami kota. Miau. Zrozumieliście? Widzieliście te koty? Jakie koty, to najpodlejsze szczury w naszej szkole. Po co zwracacie na nie swoją uwagę? One tego właśnie chcą, im bardziej zwracacie uwagę, tym bardziej się cieszą. Nie no, jesteśmy o nich trochę zazdrośni. Julia, zazdrosna jesteś tylko ty. Gigi, ja też jestem trochę zazdrosny. Patryk, czy ty wiesz, że to nie jest fajne? Jestem w szoku, słyszeliście to? Te przegrywy wciąż o nas mówią. Tak, Diana, ciągle o nas mówią. I tak daliśmy już im w kość, dziewczyny. Dokładnie. Mówię tak, bo to nieudacznicy. To co, jak oni mogą tylko narzekać? Czy tylko mi się wydaje, że ktoś na nas patrzy? Nie, nie, tylko tobie. Ktoś naprawdę patrzy. Posłuchajcie, przestańcie się na nas gapić. Wynoście się! Chyba, że mam wstać. Lepiej stąd ucieknijcie, zanim browasty wstanie. Nie słyszeliście? Wynoście się, cheerleaderki tutaj siedzą. Dokładnie, czujemy wasz oddech na plecach. O, komu na was zależy? Tak naprawdę wasza obecność nas denerwuje. Chodźmy, Kev. Ci futboliści to są tchórzliwi. A, futboliści. Co, Diana zaprosiła was na imprezę? Czy jak zwykle nie? Gigi, masz trochę za długi język. Przymknij się! Że co? Grzeczniej, bo będziecie mieli ze mną do czynienia. Dobra, rozumiemy, Patryk, jesteś Tarzanem. Wojownik. Słyszeliście coś o tej imprezie? O co chodzi? Czy liderki i koszykarze idą na imprezę? A wy nie mieliście tyle szczęścia. Nikogo nie interesujecie. Musicie zostać bokserami, bo nikt was nie będzie lubił. Tak, Kev, kiedyś cię lubiłam, a teraz... Tak czy siak, idźcie sobie stąd, futboliści. Nie chcemy z wami rozmawiać. A my mamy sugestie, dzieciaki. Chcecie jeść? Chcemy. Masz jakieś dodatkowe kanapki? Jakie kanapki? Możecie dostać pizzę. Jak zakosicie Dianie klucze z plecaka? To do domu ciotki. Nie, to zbyt ryzykowne. Może warto gwizdnąć te klucze. A wiecie, co by się stało, jakby się dowiedziała? Chłopaki, to będzie porażka. Nie rozumiem, chłopaki, czy jesteście pojedzeni? Futboliści, zamówcie mi pizzę z kiełbaską, a ja ukradnę klucze. A wy nie dostaniecie pizzy. No dalej, Patryk, pomóż mi zejść. Za pół godziny przy wejściu do szkoły. Wisisz mi klucze. A ty mi pizzę. Dobra, Gigi, chodźmy. Chodźmy, Patryk.
Kef, zobacz, jakie to proste. Chodźmy po pizzę. Gigi, podzielisz się. Naprawdę chcemy pizzy. Z kiełbasą, moja ulubiona. Oczywiście. Oto kawałek pizzy dla ciebie i dla ciebie. Żadnej pizzy. Gigi ma rację, zjemy ją sami. Idziemy, Patryk. Chłopaki, idziemy po szkole na zakupy? A co chcesz kupić? Lody. A ja chcę sok. A ja chcę pizzę. Dobra, chodźmy na lekcję. W sklepie się zastanowimy, co kupić. Dobra, chodźmy. Chodźmy. Tak, chodźmy. Patryk, dostaniemy dzisiaj naszą ulubioną pizzę. Gigi, jesteś genialna. Cii, Patryk, idą, całuj. Patrzcie, co oni robią. Są przyklejeni do siebie. O, browasty, powinieneś się od nich uczyć. Mogę to lepiej zrobić. Patryk, teraz mnie obejmij. Patryk, Gigi, przestańcie się przytulać, wpuśćcie nas do szkoły. Laila, nie widzisz? Są bardzo zajęci. To nie problem. Wchodźcie. Gigi, a dlaczego całujesz się tuż pod kamerami? Chcesz, żeby dyrektor cię zobaczył? No lepiej się pilnujcie. Tak, tak. Wchodźcie, wchodźcie. Patryk, chodź. Nie no, Patryk jest dobry, dobry. Oj, browasty, musisz się od niego uczyć. Aha, ty też, smajlik. Dobra, dziewczyny, chodźmy na trening. Zobaczymy się na przerwie. Idziemy do toalety. Pa, pa. Patryk chciał być fajny, czy co? Co to było? Sam jestem w szoku, myślę, że chciał być twardzielem. Patryk, stań na czatach. Gigi, ktoś tam siusia. Patryk, czy ty jesteś głupi? O, są klucze. To wszystko, Patryk. Pizza jest nasza. Dobra, Patryk, chodźmy, mamy klucze. Dima, co jak ona nie ma kluczy? To sami zjemy pizzę. Nie chcesz iść na imprezę? Chcę. Potrzebujemy kluczy. My swoją pracę wykonaliśmy, a wy? Nie pachnie kiełbasą, bo nie było z kiełbasą. Dostaliśmy kurczaka z ananasem. Otwierajcie, musimy ją zobaczyć. Otwórz, ale nie szeroko, żeby nam nie ugryźli kawałka. Najpierw towar, potem klucze. Najpierw pokażcie klucze. Proszę, klucze do domu cioci. Tego, gdzie będzie impreza, dawajcie pizzę. Już, zamieniamy się. Macie pizzę. W razie problemów dajcie znać. To Gigi, idziemy na romantyczną kolację. Chodźmy, Patryk. Dobra, Dima. Musimy dostać się do domu i urządzimy zasadzkę. Dokładnie. Zrujnujemy imprezę koszykarzom i cheerleaderkom. Pokażemy, kto jest najważniejszy. Dobra, dziewczyny, skończyliśmy trening. Możemy iść do sklepu. No mówcie, co kupić i już pójdziemy załatwić to. Raz, dwa, trzy, cztery. Chłopaki, moglibyście na nas poczekać. Zostało nam tylko 20 minut. Dziewczyny, chłopaki, wy idziecie do sklepu, a ja wam napiszę na WhatsAppie, co kupić. A my skończymy trening i zobaczymy się potem. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziewczyny, usiądźcie. Poczujcie się jak w domu. Chłopaki, chłopaki, a nie powiecie mojemu Artemowi, że poszłam z wami? I mojemu. Dziewczyny, nie martwcie się, nikt się nie dowie. Tak, umyjmy ręce i zjedzmy pizzę. Słuchajcie, chłopaki, a kiedy wraca wasz wujek? Rany, dziewczyny, nie wróci, nie latają żadne samoloty. Tak, on daleko wyjechał. Chodźcie. O, fajnie, możemy tu spędzać czas codziennie. Aha, o ile nasi faceci się nie dowiedzą. Dobra, chodźmy. Nie wiem jak codziennie, ale dziś wieczorem mamy imprezę. Więc bawmy się dobrze, dziewczyny. Tak, Kef, tylko nie pluj do pizzy. Julia, nie gadaj tyle, tylko jedz pizzę i tańcz. Dobra, Kef, umówię się z Marusią. Proszę bardzo, czyli jest ładniejsza. Chłopaki, o czym szepczecie? Jedzmy tą pizzę. Nie ma, czemu nie jesz? Nie chcę, jestem na diecie. Dobra, dziewczyny, chodźmy potańczyć. Co? Jeszcze nie zjadłyśmy. Przyszłyście tu na imprezę czy jeść pizzę? Tak, chodźmy tańczyć. Oni są dziwni, nie pozwolili nam skończyć. Dobra, Julia, chodź, chcę tańczyć. Kef, Kef, no tańcz, tańcz! Dima, dawaj, tańczymy! Dawaj, Marusia! Przytulanka, Kef, mogę cię prosić do tańca? A niech to, jak mogłam zgubić zapasowy klucz do domu? Diana, może on leży gdzieś w domu? Nie, pamiętam, że je zabrałam. Dwa klucze. Diana, a ty co, używasz perfum Marusi? Tu pachnie Julią i Marusią. A Gigi wam nie pachnie? Nic nie pachnie. Co, wy żartujecie sobie ze mnie? Tak pachnie w domu mojej cioci. Zmyślacie. Diana, szczerze mówiąc, to dziwnie tu pachnie. Nie pachniało tak rano. Cisza. O co chodzi? To chyba wujek. Samoloty znowu latają. Co teraz zrobimy? Spotkamy się z wujkiem. Nie, musimy się ukryć.
Nie rozumiem, chłopaki, chcecie nas ukryć? Marusia, musimy się ukryć. Jak nie ma wujka, to nikomu nie wolno wchodzić do domu. Tak, to była super zabawa. I co, teraz nas ukryjecie? Cicho, za mną. Kurczę, utknąłem, Kev! Widzicie? Nie ma tu nikogo. Julia, Marusia, jesteście tu? Dobra, dziewczyny, zaczynamy zabawę. To impreza czy nie? Diana, dlaczego telewizor jest włączony? Nad, zapomniałaś go wyłączyć? Nie, Jana, ja go w ogóle nie dotykałam. Dziewczyny, spokojnie, ja mogłem usiąść na pilocie i załączyć muzykę niechcący. Uff, mówiłam wam, że nikogo tu nie ma. A niech to głos Diany. To nie Diana. To żona wujka przyszła podlać kwiaty. Kev, ja nie rozumiem. Czy zaprosiłeś tutaj cheerleaderki i koszykarzy? Julie, cicho. Nie wiem, jak oni się tutaj dostali. I co teraz? Powiedzą naszym chłopakom, że zaprosiliście nas na imprezę. Jak będziesz głośniej krzyczeć, to na pewno powiedzą. Cicho. Julia, mamy kłopoty. Tak, Marusia, mamy problem. Po co poszłyśmy z nimi? Dobra, plan na imprezę jest taki. Najpierw musimy sobie pojeść. Moja ciocia ma dużo owoców morza, pierogów, pielmieni w lodówce. Możecie jeść co tylko chcecie, a potem sobie zrobimy małą potańcówkę. No, musimy zjeść, bo jestem bardzo głodny. Prawiasty, czekaj chwilę. A potem będziemy bawić się w chowanego. A jeżeli chłopaki jesteście słabi w ukrywaniu się i was znajdziemy, to... Będziecie spać na balkonie. Ale fajna impreza. A po zabawie w chowanego zrobimy sobie z dziewczynami maseczki. Maseczki! Diana niebieska dla mnie. A dla mnie cytrynowa. Dla mnie z granatem. Dobra, dziewczyny, a maseczki chłopaków będą z papryczką chili. Tylko nie maseczki! Chodźmy do kuchni! Dziewczyny, chłopaki, przecież to piłka futbolistów. Zaraz, przecież to jest plecak Julii. A co to za pizza? I ktoś tu żar pizzę. Słuchajcie, chyba nie zgubiłam kluczy. Tu pachnie Julią i Marusią, mówiłam ci. Jest piłka futbolistów i plecak Julii. A kto je pizzę? Julii i Marusia. Ej, macie rację. Oni wciąż tutaj są. Dobra, zobaczmy. Smajlik, pożałują, że tu przyszli. Co to będzie? A niech to! Wyjaśnimy im, jak się tu dostałyśmy. Nie wolno! O, cześć! Kogo my tu mamy? Co wy tu robicie? Nic, przyszliśmy z wizytą, a wy co tu robicie? Tak, wy nas śledzicie, czy co? Tak, a kogo tu odwiedzacie? Nie pamiętam, żebym was tu zapraszała. Dokładnie, nie tęsknię za wami. Słuchajcie, przyszliśmy do wujka Dimy. To was nie powinno tutaj być. A, mój młodszy brat ma wujka. Dimeczka, czy jest coś, co chcesz nam powiedzieć? Diana, wszystko ci wyjaśnię. Nie musisz mi niczego tłumaczyć. Chłopaki się tobą zajmą. Dziewczyny, chodźmy stąd. Słuchajcie, przyszliśmy do wujka Dimy. Nie no, tutaj pachnie Julią i Marusią.